I witajcie w kolejnym odcinku z menadżera 3 3.2 Za dużo gadania na początek nie będziemy robić, od razu zabieramy się do roboty Bo jest o co walczyć, jeszcze ten klub nie przepadł I jeszcze mamy jakieś pieniądze przez ostatnie trzy zawody, udało nam się trochę zarobić Na razie zobaczcie, można odnotować eee, nie, Raczej w bilans chciałem wejść, zobaczcie mamy 28 tysięcy na plus od 20 maja to wcale nie jest aż taki duży okres, ale wow, jest się z czego cieszyć, jesteśmy w końcu w jakimś bilansie na plus. E, tak więc e, zawsze to jest jakiś pozytyw. Tymczasem mm, e, miałem następnym razem nie pomienić nazwiska jednego z zawodników i był to a, Mariusz Zawalnicki. Zawalniackim go chyba nazywałem, więc tak jak mówię, tak jak pisałem w komentarzu, być może warto byłoby zapytać zawodnika, czy jednak nie chciałby zmienić nazwiska. Ale myślę, że ciężko byłoby go przekonać. Tu przy okazji, jak już patrzę, Max Szałkiewicz, jest w bardzo niskiej kondycji. Musimy troszeczkę nad tym popracować. Więc może byśmy tutaj jego treningi, jak gdybyśmy jeszcze zrobili takie cięcie budżetowe, gdyby udało nam się wyłączyć wszystkie treningi wszystkich naszych zawodników. Ja wiem, że to bardzo niewiele pieniędzy nam da, ale przez, ten, przez jakiś czas moglibyśmy jednak tutaj zaoszczędzić jakieś pieniądze. Tymczasem. Eee, moglibyśmy również następnym razem przedzielić trening zupełnie od zera. Zawodnik jest ostatnio w niskiej formie, zalicane. Aha, rehabilitacja już nie jest ważna. Dyspozycja, no możemy zrobić tą dyspozycję, tak? Intensywną na przykład, żeby jak mógł wrócić do formy. Wszystkich innych zawodników tutaj wyzerujemy ich, eee, ich treningi, tak, żeby, mówię, zaoszczędzić pieniądze, ewentualną energię zawodników na spotkania. Możemy ewentualnie troszeczkę tutaj na średnim ogólną dyspozycję dać taką za stówkę. No i zrobimy to samo u wszystkich zawodników. Na razie to będzie właśnie nam potrzebne. Tutaj damy też średni poziom na przykład. Tutaj również po, poobniżamy te umiejętności. Poobniżamy te treningi u wszystkich zawodników. Miejmy nadzieję, że to spełni jakieś tam swoje zadanie. Zostawiamy właśnie tylko te ogólne dyspozycje. Hmm. Ale jest tutaj też, na normalnym poziomie. No, szalonka to akurat będzie ten zawodnik, który będzie du dużo jeździł. A na przykład, tutaj, już w przypadku Szałkiewicza, może to wiele zmienić. Zrobimy mu nawet na duży albo nawet na intensywny. Eee, może damy mu też psychikę na średni na przykład. Nie wiem, jak za bardzo sprawdzać tutaj psychikę. No, akurat, Zawalnickiego możemy zostawić to wszystko tak, jak jest na razie. Tak sądzę, że, że to nie jest zły pomysł. Najwięcej ma refleks, no i w refleks, jak tutaj. Refleks duży. No to, to refleks troszeczkę już możemy obniżyć e, rozwój tej umiejętności, a troszeczkę więcej dać na przykład w waleczność, bo to też się może przydać temu zawodnikowi. zawodnikowi. Zostawmy jednak na poziomie 40 złotych, tutaj ten trening siły też ma dosyć mało, ale okej, okay. na razie zostawiam to wszystko tak, jak jest. Eee, słabo przygotowany, bardzo duży talent, słabo przygotowany, no dobra, to, to w takim razie też już zostawię, O właśnie, jeszcze co mi powiecie? Eee, stan zdrowia, to też nie to, ty dwie kontuzje, mamy Szalonkę i Szałkiewicz ma kontuzję. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mało zawodników, ale z sześcioma akurat jeszcze możemy sobie jakoś radzić. No, nie wygląda to aż tak dobrze, natomiast. Właśnie teraz powinien być jakoś w czerwcu egzamin na licencję różową, prawda? O ile się nie mylę. Możemy to sprawdzić tutaj. I wybranie adepów na egzamin odbędzie się 28 czerwca. To do końca miesiąca jeszcze musimy wytrzymać, aby zobaczyć, czy dwóch naszych zawodników dołączy do ekipy zespołu do składu i czy będzie mogło jeździć już dalej sobie jakieś spotkania na torze tym razem e, poza szkółką Tak więc, e, o, straciliśmy jeszcze 20 tysięcy, rany, te wszystkie pieniądze one idą na te treningi prawda, na tą szkółkę chyba tyle wydajemy, zobaczmy jak to w bilansie wygląda bo tutaj troszeczkę już to zmalały nasz e, bilans dodatni no, no remont sprzętu 80 tysięcy, to jest w tym momencie nawet więcej niż za premie dla personelu i zawodników, no myślę, że, że to też jest kwestia sprzętu, który jest już zużyty mocno. Eee, no i na pewno już nie będzie się to aż tak mocno opłacać, żeby tutaj ten sprzęt naprawiać. No nie wiem, nie wiem, co teraz powinienem tutaj zrobić. Hmm. Może sprzedamy ten motocykl na przykład już Szokiewiczowi? Aby jeździć tylko na tamtym. Nie mam pojęcia, co powinien. Ile kosztuje nowy motocykl? Najtańszy. Nie, nie chcę go sprzedawać. Chcę zobaczyć nowy. 15 tysięcy. Gdybym chciał wszystkim wymienić, to troszeczkę będzie kosztować. Natomiast, no przez co chyba też że mam ustawioną automatyczną naprawę, to może tutaj się pogarszać sprawa. Aha. Eee... Huh. Co ja powinienem zrobić w tej sytuacji? Gdybym wymienił zawodnikom. Którzy muszą mieć wymieniony motocykl. To jest raz, dwa, trzy, trzech zawodników teoretycznie, którzy mogliby mieć wymieniony motocykl. No, to jest ile? 45 tysięcy. No nie wiem, czy jestem w stanie teraz sobie na to pozwolić. Lecz z drugiej strony, gdyby miało to uratować naszą skórę. No nie wiem, właściwie nie wiem, bo te pieniądze bardzo szybko nam uciekają. Chyba, że czeka nas jakieś spotkanie na naszym stadionie, jeszcze, tak, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Okej, okay, szalonka wyzdrowia po kontuzji, tak więc. Uh, a nie, nie będziemy mu tutaj rehabilitacji sponsorować. Uh, ok, nominacje naszych zawodników do udziału w zawodach. Zobaczmy tutaj. Wolałbym z tej listy to sprawdzać. Półfinał Szałkiewicz. No, Szałkiewicza wycofamy jako rezerwowy. Nawet jeśli miałby nie jechać. Romańskiego też niestety wycofamy. Grzeszak też może być w treningu. Oczywiście niech wezmą udział wszyscy. A no Szałkiewicz może wystartować. Zostawimy go w tym i Szałkiewicz również w indywidualnych mistrzostwach Europy Juniorów pojedzie. No dobra, może jednak to wszystko tak już zostawimy jak jest. A zobaczymy, czy Szałkiewicz będzie w stanie odjechać we wszystkich tych zawodach. Jakieś punkty pozdobywać. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Tymczasem dziewiąta runda zasadnica do nowych mistrzostw Polski. No może jest nadzieja, jednak, że tutaj uda nam się jeszcze utrzymać. Z dziewiąta, dziesiąta, no jeszcze parę kolejek w sumie zostało, ale może udałoby się do końca jakoś sezonu to wytrzymać. Eee, no i zobaczmy, kto będzie naszym przeciwnikiem w tej kolejce i jedziemy na wyjazd. No to troszeczkę gorzej Czałkiewicz, czemu on nie może jechać w tym spotkaniu? No tak, on ma kontuzję jeszcze. No to w takim razie wybieramy skład w ten sposób, że chyba w sumie się tu nie, nie zmieni nic. nie, Jednego akurat mamy rezerwowego na szalonkę, mógłby jechać. To w takim wypadku on jako junior pojedzie. No to jego będziemy tutaj wybierać właśnie jako, jako juniora razem z zawalnickim. Więc Nikotem Bartok wskoczy do składu w takim wypadku Romański, Grzesiak, Zawalnicki oraz. Dawno nie widziane na to, że w barwach naszego zespołu, a więc Maksymilian Szalonka. No i zobaczmy, czy uda nam się powalczyć o punkty, chociaż Ostrow to chyba będzie mocny przeciwnik, ale dobry początek: 3-3, to już gorzej: 5-1. Nasi przeciwnicy bardzo często korzystają z juniorów zagranicznych. Eee, no wydaje mi się, że to nie jest wcale aż taki zły pomysł, żeby korzystać z tych zawodników zagranicznych, ze względu na to, że, że potrafią być to bardzo młode i, i mocne talenty. No a jednak wychowanków dobrych też ciężko jest zdobyć. Tymczasem mam biegi nominowane, w biegu 14 mamy <tudno> trudną decyzję kogo wystawić, to powiedzmy, że Grzesiaka wystawimy no i Zawalnickiego, żeby mógł sobie tutaj jeszcze punkty budować. Ja już wiem, że my tu za bardzo w tym sezonie nie powalczymy. Może powinienem się z tym pogodzić, już tak nie forsować tej końcówki tego sezonu. A może będziecie na mnie krzyczeć, że ej, powinienem walczyć o te. Yy, że powinienem walczyć o te punkty i jeszcze o ten sezon. Ale może warto wiedzieć, kiedy się wycofać, żeby, żeby po prostu wrócić potem z mocniejszym uderzeniem, żeby w ogóle móc jakoś wrócić. Bo no jeżeli skończą nam się pieniądze, no to nie będziemy mieli jak wrócić, niestety. E, no i żaden lokalny sponsor też nie chce nas tutaj wspierać. Zobaczmy, jak tam dalej wy, wydatki finansowe na motocykle. No prawie 100 tysięcy w tym momencie na remont wydajemy pieniędzy. No to trzeba zdecydowanie coś z tym zrobić. Bo my tu za dużo pieniędzy wydujemy, wydajemy na ten sprzęt. I może faktycznie powinniśmy. No nie wiem, nie, nie naprawiać tych motocykli w ogóle w żaden sposób. Może to jest właśnie ten sposób tutaj. Może nie powinniśmy naprawiać motocykli już do końca sezonu, bo to wydajemy. To już 100 tysięcy w ciągu ostatniego miesiąca na, na, tego, na to wydaliśmy. Więc po prostu wyłączymy tutaj e, możliwość naprawy motocykli. Niech oni jeszcze. Je, Dotrą, chociaż z drugiej strony można by było w ogóle nie, nie dawać im motocykli, no i cały czas być wykluczanym z tego wszystkiego. No nie, dobra, no to nie róbmy aż takiego cyrku. Po prostu nie będziemy tych motocykli już naprawiać. Ja wiem, że to naprawdę strasznie będzie wyglądać, ale muszę się w tym momencie jakoś ratować finansowo. Nie chcę, żeby ten... ta, kariera, ta kariera tak szybko się zakończyła. Chcemy, żeby Hector Skoczek jak najdłużej jeszcze mógł powalczyć, ale on naprawdę teraz potrzebuje pieniędzy dla klubu. No, i myślę, że, że jesteśmy w stanie zrozumieć jego zagranie w tym momencie, żeby wycofać się po prostu z naprawy motocykli. No tak, żeby te pieniądze po prostu zaoszczędzić. Jeżeli będzie okazja, no to oczywiście wrócimy do naprawy tego sprzętu. A na razie nie ma co marnować pieniędzy, bo w tym sezonie nam jest i tak już to niepotrzebne. Jeszcze tutaj to też od razu wyłączymy, żebym przypadkiem tych motocykli nie wymieniał. Od razu zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Dlaczego w ogóle? 8400 będzie nas kosztować naprawa. Skoro tutaj wszystko zeruje, no dobra, może tam był po prostu jakiś standardowy, a brak? No brak, no ale to powinniśmy nic nie wydawać w takim przypadku. No dobra, zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Miejmy nadzieję, że to przytnie jakoś nasze koszta. Być może będziemy wychodzić miesięcznie na plus. No i oby tak właśnie się stało. Zobaczmy, jakie spotkanie nas czeka teraz na naszym stadionie. No motocykle są w fatalnym stanie, już najbardziej na Roberta Krakowieka. Szałkiewicz chyba nadal jest niedysponowany niestety. No to nic, wybieramy nadal taki skład, jak wcześniej wybraliśmy na zawody, tak więc z nikodym Bartochem w roli seniora, Grzesiak-Romański, Szalonka po raz kolejny pojawia się w barwach naszego zespołu, no i również Mariusz Zawalnicki, którego często myliłem z Zawaniackim. Wspaniała pogoda, 2,5 tysiąca widzów tylko, natomiast będzie to na pewno jakiś zastrzyk pieniędzy. No, Romański, mimo takiego motocykla, 3, taśma 3, także jestem pełen podziwu dla tego zawodnika, szkoda, że taśma i defekt, a w ogóle Krakowie, jak już 3 punkty, 3 razy zdobył w tych startach, tak więc z Rawiczem możemy walczyć jak równy z równym, prawie, tylko że zdobywają więcej punktów, ale naprawdę dosyć dobre starty są naszych zawodników, gdyby tylko była form, jak gdyby tylko były finanse pozwoliły na to, byśmy naprawili motocykl, no i wtedy byśmy spokojnie powalczyli z Rawiczem, ale na, na razie, Faktycznie nie możemy sobie tutaj pozwolić na zbyt wiele. No ale no nic, wybieramy obsadę biegu 14 i wybierzmy e, Zawalnickiego z Romańskim, a w 15 pojedzie Krakowiak z Koniecznym. No niestety zabrakło też punktów Szałkiewicza, on by tutaj jeszcze zrobił przewagę i być może udałoby się wygrać to spotkanie. A na razie no niestety wygląda to w ten sposób, że spotkanie przegrywamy 10 punktami. No Szałkiewicz mam nadzieję, że zdobył tych punktów 10. No i myślę, że gdyby Romański też miałby, e, gdyby miał motocykl w lepszym stanie, no to tego defektu na przykład e, nie byłoby na jego koncie. No nic, nie ma co tu rozpatrywać tego dalej. pieniądze troszeczkę przybyło na nasze konto. E, Szokiewicz konieczny, Krakowak mogą być zastępowani e, przez innych zawodników w meczach, ale to nas nie interesuje w żaden sposób. To miałem nie wchodzić, nie patrzeć na to. No poziom umiejętności zawodników tutaj jeszcze zakrysta się też poprawił. To bardzo dobrze wróży. Mamy dwóch zawodników w wieku lat 15, na przyszły sezon mają już 65-64 punktów umiejętności. Dominik Mosakowski, 14 lat i 57 punktów umiejętności, także to są obiecujący zawodnicy, miejmy nadzieję, że trzon w przyszłości naszego zespołu. Tymczasem jednak musimy jeszcze walczyć o te finanse. No z ostatnich zawodów prawie 50 tysięcy udało nam się zarobić, z biletów dostaliśmy tylko 2000, 20 tysięcy. No musiałbym to policzyć, ale mam wrażenie, że gra troszeczkę odcina pewne wartości. Na pewno dodawane są na końcach te dwa zera, które nie mają żadnego znaczenia, tylko wizualnie w sumie są pokazywane, a liczby, które mają znaczenie pojawiają się dopiero po tych dwóch zerach, jeżeli chodzi o właśnie na przykład kasę tutaj w prawym dolnym rogu wyświetloną. No i zobaczmy, tutaj będą młodzieżowe mistrzostwa... Nie, Mistrzostwa polskich park klubowych, tak, dobrze? Nie mylę się. Mam nadzieję, że się nie mylę. Eee, Szałkiewicza możemy wystawić? Nie, nie możemy, ale... Okej, okay, nie możemy to już zastępstwa zawodnika. No cóż, mają duże uszkodzenia te motocykle krakowiaka i na przykład romańskiego. To Romański właśnie ma problem z tym motocyklem, wcześniej zdobyłby w meczu więcej punktów. Gdyby nie to nas próbujemy szalonkę na przykład wystawić z zawalnickim. I niech oni reprezentują nasz zespół eee, no, w tej, w tej eliminacji mistrzostw park klubowych. Miejmy nadzieję, że zdobędą jakieś punkty. na zawalnicki, na razie tutaj przed Szalonką przyjeżdża jeden raz, Szalonka przyjeżdża przed Zawalnickim. No i zobaczymy, może jeszcze jakaś większa wartość punktowa na koncie z naszych zawodników, jakiegoś, no ale niestety tak się nie dzieje. No i cóż, kończymy niestety na ostatnim miejscu w tych zawodach. Nie pamiętam, na kiedy jest zaplanowany ten trening, który tutaj zrobiłem, chociaż może już się odbył, chyba nie, wątpię. Zaraz zobaczymy zorganizowaniu turniejów indywidualnych i ten trening, on będzie się odbywał 4 lipca, zaplanowałem go na 4 lipca, no i w sumie powoli się do niego zbliżamy, a jeszcze 28 czerwca pamiętajmy, że będzie e, że będą e, egzaminy na licencję żużlową no i być może uda nam się wcielić dwóch nowych zawodników do zespołu i gdyby na przykład okazali się słabymi zawodnikami to można by ich motocykle sprzedać i, i w ten sposób zasilić troszeczkę konto bankowe naszego zespołu Albo na przykład zastąpić zawodników jeżdżących obecnie w klubie tymi dwoma nowymi nabytkami tak, żeby chociaż ktoś był w dobrej sprawności, jeżeli chodzi o sprzęt, no i coś tam może zaczął punktować. No, kolejny mecz wyjazdowy niestety przed nami. Skład wybieramy tak jak na poprzednie dwa mecze, był on wybrany, tak więc konieczne Krakow, jak Bartoch, Grzesiak, Romański, Szalonka i Zawalnicki. No i jedziemy w Gnieźnie, przy złej pogodzie. 1300 widzów. Nie, nie, nie bardzo chcą nas niestety oglądać widzowie. O, 1,5 tutaj było na naszą korzyść. Tak więc, o, Zawalnicki z defektem niestety, ale Krakowek z koniecznym na 5,1 przywożono Od razu szybko odpowiedź naszych przeciwników. Chociaż Bartosz z trujeczką w pierwszym swoim biegu. A tutaj już gorzej. Miejmy nadzieję, że Krakowek z koniecznym coś będą punktować. A tu nawet defekt. Krakowiaka konieczny też kiepsko. Chociaż miał taki sam czas jak Cincala? Cincala? Jak zawodnik w kasku czerwonym, e, no i nie do końca e, rozumiem, jak to jest tutaj wyliczone. No ale cóż, nasz zawodnik był trzeci, no i nie możemy się kłócić tutaj z sędzią. Niestety, zadzwonienie do sędziego nic nam tu nie da. Tym razem jednak ten zawodnik, e, który wcześniej wyprzedził naszego, z takim samym czasem zalicza upadek, no i w ten sposób remisujemy w biegu 3-3 i kolejny bieg remisowo 3-3. Ale dalej niestety to efekt romańskiego. No i w tym momencie jest 51 do 27, także mały pogrom, albo nawet troszeczkę większy. No ale przed nami jeszcze biegi nominowane, jeszcze coś tutaj tych punktów możemy zabrać. Spróbujemy Zawalnickiego puścić, na przykład konieczny Krakowiak, zobaczmy jak w biegu 14 przegrywają na 5-1 nasi. A tutaj konieczny zdobywa dwa punkty po efekcie Krakowiaka, no i porażka w tym meczu 60 do 30. Na szczęście nie byłam przed własną publicznością. Nasza publiczność, się, bo już w tym sezonie raz udało jej się obejrzeć, zwycięstwo naszego zespołu na własnym stadionie. No, na razie bilans od 17 czerwca, czyli od, no, powiedzmy tygodnia, eee, no to jest dosyć dobry, e, bo na plus, ale zobaczymy jak to się dalej będzie jeszcze tutaj e, sprawdzać. Nasi zawodnicy są zapraszani na turnieje, to niech oni sobie jeżdżą w tych turniejach w lice i tak już nie będziemy mieli zbyt wiele do powiedzenia. A jeszcze tutaj drużynowe Mistrzostwa polski Juniorów przed nami. Tak więc, no nie wiem, czy wybierać tych naszych zawodników, i tak będą mieli uszkodzenie. Chociaż może, chociaż w tych zawodach powalczą. Czałkiewicz nadal kontuzjowany, więc jego nie wystawimy. Myślę, że Romańskiego i Grzesiaka możemy, chociaż Romański ma bardzo zniszczony motocykl, więc spróbujemy szalonkę jednak tutaj wstawić. No i zobaczymy, jak to się będzie toczyć. W Krakowie się te zawody będą odbywać. No i zobaczymy, jak tutaj nasi będą zawodnicy punktować. Grzesiak z jednym punktem na start, szalonka z zero. Zawalnicki 0, bartoch z trójeczką, Zawalnicki z dwójeczką, bartoch z jedynką, Grzesiak dwójka, także już troszeczkę lepiej startuje nasi zawodnicy. Co teraz Maksymilian Szalonka zrobił w tym biegu? Zdobywa 3 punkty, być może to są jego pierwsze trzy punkty w karierze, w życiu, albo nie ostatnie. Ale naprawdę ten zawodnik tutaj, mimo tego, że sprzedaliśmy jakiś czas temu jego motocykl, troszeczkę nam tutaj daje psztyczka w nos, no i odpowiada nam w ten sposób: bartoch z dwójką. Zawalnicki niestety wykluczony za taśmę. Ale czy ja mogę w takim wypadku zrobić zmianę? Nie mogę w tych różnych. No to i tak są wszyscy juniorzy, więc zrozumiałe, że nie mogę tego zrobić. No szkoda, że Zawalnicki tutaj nie, nie mógł pojechać po jakiś punkt. Eee, no myślę, że miałby szansę po, o jakieś punkty powalczyć. No dalej, Grzesiak również z zerem niestety na koncie każdego z naszych zawodników. Pewnie pojawi się prędzej czy później zero, A Niko ten Partok z kolejną, tylko na swoim koncie. Zawalnicki niestety z po tej taśmie, już troszeczkę zdemotywowany chyba. No tutaj już jedynka na jego koncie, także trzy punkty na koncie tego zawodnika. Dalej szalonka z kolejnym zerem, ale jedną trójkę przywiózł dzisiaj, no Grzesiak też zera no i zobaczmy czy Nikodem tu, się tu powalczy. No jeden punkt, ale tak naprawdę chyba dzięki defektowi e, Grudzińskiemu, chociaż zobaczmy jak ten Grudziński dzisiaj jeździł, no trzy dwójki przywiózł. E, no nasz Nikodem troszeczkę lepiej sobie radził, ale szkoda tej jedynki też tutaj. Niemniej jednak dwucyfrowy wynik na koncie tego zawodnika. Wanda Kraków nie do pokonania na swoim stadionie. E, no i to oni wygrywają tę e, rundę mistrzów mistrzostw polskich juniorów. Ale nie ma co im odbierać. Jadą, jadą na to że znają go. No i na pewno też mają dobrych juniorów, także nie ma co tutaj e, płakać nad rozlanym mlekiem. Okej, okay, mamy egzamin na licencję żużlową, Miejmy nadzieję, że dwóch z naszych dwóch wystawionych zawodników dołączy do naszego zespołu po zdaniu egzaminu na licencję żużlową. Zobaczmy. No, mamy wiadomości już do przeczytania. Tymczasem, tak, oboje. Hieronim Luboński i Piotr Zekryst zdali egzamin na licencję żużlową i podpisali kontrakt z klubem na dwa lata. Oboje będą mieli teraz aktywny kontrakt na dwa lata z naszym zespołem. No i zobaczmy, jak oni się prezentują umiejętnościowo. Hieronim Luboński to zdecydowanie będzie bardzo mocny ref na refleks, a Zekryst, jego moc to w technice startu i sile. Mhm. Mm Więc myślę, moim zdaniem troszeczkę lepszy byłby ten luboński, chociaż zaraz zobaczymy jak średnio punktowo to wygląda. Eee, no nie wiem, chociaż w sumie ten zakryst ma prawie dwie umiejętności pod 70. No nie wiem, dosyć równo wyglądają. Zobaczymy jak średnia mi tutaj podpowie. Zawodnicy, Skąd drużyny? Nie, to raczej wyszukiwanie i ocenę zawodników to nie to. Eee, szukanie zawodników, gdzie to było? W transferach czy to było? W transferach szukanie zawodników. Ja oczywiście nie pamiętam, gdzie te opcje można wszędzie poznajdować. Zawsze zapominam, bo i tak nieczęsto z nich korzystam, oczywiście nie w sponsorach, ale może tutaj na przykład w informacjach Szukanie zawodników, tak, a jednak to znalazłem. Tak więc szukamy parametry. Zespół aktualnie nasz nas interesuje, tak więc OK szukamy według parametru, a jeszcze tutaj oczywiście opcje sortowania główne dane i według średniego skwila chciałbym ich wyświetlić. No i zobaczmy. Piotr Zechryst Luboński mają taką samą średnią i mają oboje lepszą i tak średnią niż Maksymilian Szalonka. Eee, no, ale tak mają po 16 lat, także oni są dosyć obiecującymi zawodnikami. Gdybyśmy tylko mieli fundusze na to, żeby ich rozwijać, to na pewno byłoby to, no bardzo dobrze by się sprawili jako zawodnicy. No, niemniej możemy z nich korzystać w trakcie zawodów i myślę, że powinniśmy ich również dodać do listy startowej nadchodzącego turnieju treningowego na naszym stadionie, tak więc spróbujemy im wysłać tutaj jeszcze zaproszenia. Eee, w naszym klubie jest chyba 8 zawodników? 2, 4, 6, 8, 10 zawodników. To który z zawodników jeszcze tu nie bierze udziału? Krakowiak? No to konieczny jeszcze na pewno, bardzo chętnie go tu zaprosimy. Krakowiak konieczny, Szokiewicz, że jak Szalonka, Zawalnicki, Luboński, Zekryst, Nikodem ma też powinien wziąć udział w tych zawodach, bo nie było go wcześniej na liście. No i teraz chyba wszyscy już są wpisani. Zatwierdzamy zmiany. No i 10 naszych zawodników będzie startować w tych zawodach. No i zobaczymy, który z nich najlepiej będzie się spisywać, ale myślę, że szałkiewicz mógłby tutaj być bezkonkurencyjny. E ewentualnie konieczny mógłby mu zagrozić i Krakowia chyba wzrosnącą od niedawna formą. No ale Szałkiewicz na razie jest kontuzjowany i będziemy musieli w sumie jeszcze tutaj sobie jakoś radzić bez niego. I być może te zawody treningowe też go ominą, niestety. Eee, Indywidualne mistrzostwa Polski wygrywa Bartosz z Marslik prawie z kompletem punktów. Drugie miejsce: Krzysztof Kaspack i Jarosław Hampel na miejscu trzecim, który co ciekawe jest w tym momencie zawodnikiem Wandy Kraków. Eee, no i dalej tutaj już nie ma żadnego naszego zawodnika niestety, ale na pewno kiedyś się pojawią. Tymczasem przed nami dwunasta runda zasadnicza, chyba uda nam się wytrzymać do końca sezonu. E, Jakieś tak mi szybko umknęły te trzy kolejki, bo w sumie to była dziewiąta, prawda? To był IX. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego z jedenastą kolejką. Tak czy inaczej mamy dwunastą kolejkę. Eee, no i zobaczymy jak sobie porodzimy tutaj z jakimś rywalem. Czy my będziemy u siebie jechać teraz? Powinniśmy, mam nadzieję, jechać u siebie i tak właśnie będzie. Przeciwko zespołowi Krosna. No spróbujemy wystawić naszych nowych zawodników. Eee, myślę, że wystawimy skład w ten oto sposób, że Krakowiak konieczny na swoich starych miejscach Krzesiak... Bartoch zawolnicki i nasi nowi zawodnicy tutaj się pojawią e, w miejscach e, jako juniorzy. Zobaczymy jak będą sobie radzić. Wspaniała pogoda 2800, prawie 900 widzów. Także nadal jest na co narzekać, ale i tak jest lepiej niż, mógł, niż było wcześniej. Krakowiak niestety z defektem, a być może byłoby tutaj w stanie e, byłaby w stanie nasza para zapunktować wspólnie na zwycięstwo biegowe. Nasi juniorzy przegrywają na 5-1, dalej Grzesiak zdobywa 3 punkty niestety. E, Barto, który wcześniej dosyć dobrze sobie radził w tych zawodach, no troszeczkę gorzej już tutaj sobie radzi w tych um, zawodach drużynowych, z kolejnym zerem na jego koncie, najlepiej punktuje dzisiaj Grzesiak, konieczny Krakowiak niestety z defektem. No, Zawalnicki e, z pierwszym punktem w tych zawodach, zobaczmy jak konieczny z Krakowiakiem teraz sobie poradzą, no Krakowiak kolejny defekt na jego koncie, ale konieczny zdobyła dwa punkty, tak więc pięć punktów na jego koncie, no i na razie wygląda na to, że konieczny i Grzesiak będą chcieli startować w biegu ostatnim. Jako para Zawalnicki z na swoim koncie, no to jest ten zawodnik. To, jest, to są te punkty, na jakie liczyłem od tego zawodnika. Konieczny z Krakowiakiem dalej, kolejny defekt Krakowiaka. i chyba nie będzie za dużo mógł startować w tych zawodach eee, w tej lidze, przepraszam, już eee, w tym sezonie. Natomiast Konieczny przechodzi sam siebie, już te punkty zdobywał tutaj jak szalone. Grzesiak z jedynką niestety na swoim koncie, ale już i tak pięć punktów ma. Być może Zawalnicki zdobędzie jeszcze jakieś punkty i to on będzie występować w biegu piętnastym. No, Tutaj jest z jednym punktem na swoim koncie, także w tym momencie, z takim samym dorobkiem punktowym co Grzesiak. Natomiast ma o jeden więcej start zawalnicki niż Grzesiak. Zobaczymy jak sobie poradzi Grzesiak. No on dwujeczkę tutaj przywozi. Proszę Państwa, siedem punktów na koncie tego zawodnika. No, myślę, że on sobie też całkiem nieźle radzi. Że z Romańskim też mogliby tworzyć dobry duet, o ile Romański miałby sprawny motocykl, no i przed nami biegi nominowane, ale widzimy już dobrze i od dawna, że, że to spotkanie jest raczej przegrane. Niestety na naszym stadionie tym razem. Ale w biegu 14 Zawalnicki się pojawi i obok niego pojawi się również zawodnik Piotr Zekris, który dzisiaj we wszystkich startach swoich zdobył jakieś punkty. Tak więc całkiem nieźle. No i w ostatnim konieczne pojedzie z Grzesiakiem, niestety Norbert Krakowiak miałby tutaj punktować, ale niestety defekty same zalicza ze względu na jego problemy z motocyklem. W biegu, w biegu 14 niestety Zawalnicki. Z defektem, ale Piotr, sekret w jakiej formie on jest dzisiaj. 5 punktów w jego debiucie. Przecież on dopiero parę dni temu zdał egzamin na licencję szuszlową a dzisiaj, startując w swoim pierwszym meczu, zdobywa 5 punktów do naszego zespołu. To jest niesamowite. No i konieczny zdobywa 2 punkty Grzesiak, niestety z zerem. No, konieczne dzisiaj, mnóstwo punktów zdobył. Eee, no i cóż. Grzesiak 7 punktów, o połowę mniej praktycznie. Niestety to zero ostatnie, mu to tak pokrzyżowało plany. Zawaliński również z defektem na sam koniec, no ale myślę, że i tak eee, dobry występ naszych zawodników jako, no dla nich samych jako forma, dobra. 60 tysięcy na nasze konto wpłynęło po tych zawodach, także też nie jest źle. 60 tysięcy to jest liczba, która dawno nie padła, jeżeli chodzi o przychody naszego zespołu. Eee, przychody, dochody nawet, bo przychody mieliśmy wyższe oczywiście, ale dochody 60 tysięcy to jest naprawdę coś niesamowitego. Coś, czego od bardzo dawno nie widzieliśmy. Tymczasem jeszcze Dzisiaj to będzie czwarty, nie, jeszcze tutaj indywidualne mistrzostwa małopolskie, w których startuje w sumie czterech naszych zawodników. No cóż, wydaje mi się, że. No, ten ostatnio radził sobie w indywidualnych zawodach, ale myślę, że Grzesiak, tak jak w ostatniej formie był, może szalonka, coś tu po romański raczej z defektami będzie w tych zawodach. No, już w pierwszym biegu zalicza defekt, szalonka z zerem, Grzesiak na 0,1. Bartoch, no, lepiej startuje, on ostatnio radzi sobie lepiej. W tych zawodach indywidualnych niż w drużynowych, niestety. Błażykowski z samymi trójkami. Czy on dzisiaj zakończy zawody z kompletem punktów? Szczytowski również w bardzo podobnej formie. Zobaczmy, czy ci zawodnicy będą dzisiaj kończyć zawody. Ono jest to te wykluczenia, ale czy może Błażykowski też nie zakończy z kompletem, ale mimo wszystko wygrywa on te zawody. Krakowski sam jedzie w biegu dodatkowym. No i Bła Błażykowski wygrywa to spotkanie, te mistrzostwa. Krakowski drugi. I trzeci Szczytowski, tak więc ona się zawodnicy troszeczkę gorzej, najlepiej Nikodem Barto, który faktycznie mówię, w tych ostatni, ostatnio w tych zawodach indywidualnych radzi sobie najlepiej. No i przed nami też ten trening eee, w, w barwach samych naszych zespołu, naszego zespołu. Max Szalonka niestety nie pojedzie w tych Szalonkach, ja z Szał... Szałkiewiczem go pomyliłem. Inaczej, eee, to chodziło mi właśnie o Szałkiewicza, którego pomyliłem z innym zawodnikiem. Z Maksymilianem go pomyliłem, z Szalonką. On oczywiście jedzie, no i niestety numer drugi pozostanie dzisiaj pusty w tych zawodach. 10 naszych zawodników będzie startować. Krakowiak chyba nie popunktuje sobie dzisiaj w tych zawodach, bo z defektami dalej będzie. Romański John? On, on tr trójeczkę przybył, on też miał przecież zniszczony motocykl ostatnio, defektował bardzo często. No, zobaczymy, Zawalnicki po dobrej formie. Konieczny chyba dzisiaj nie do pokonania. Bartoch też nie się sobie radził do momentu defektu. Zekryst dwójeczki przywozi, także. No, wydaje mi się, że ten zakryst może być lepszy niż luboński. Może faktycznie tak będzie. Zobaczymy jak Zawalnicki jeszcze dalej w tych zawodach będzie sobie radził. Konieczny, bez oporów zdobywa punkty Luboński z trójeczką, ale chyba sam jechał w tym biegu. Teraz zakryst z zawalnickim. Zobaczymy jak kto tutaj wyjdzie lepiej z tego. Zawalnicki zdefektował niestety i nie miał konkurencji tutaj zakrys, jeżeli w postaci tego zawodnika, ale i tak Grzesiak jeszcze go wyprzedził. No, Grzeszak też już dzisiaj 10 punktów zdobywa. Zobaczymy, czy będzie w stanie powalczyć z koniecznym. Krakowiak z defektem, oczywiście, skończy. Nie, Krakowiak w końcu 3 punkty na swoich konto, Co ten zawodnik robi w dzisiejszych zawodach? 3 punkty. Bo tych wszystkich ostatnio nie wiem, podrządzano to 20 defektów, w sumie we wszystkich zawodach. A tu jeszcze 3 punkty przywozi na swoją korzyść. On chyba sam nie wierzył w to, że wystartuje w tym biegu. Zobaczmy, jak Zekryc poradzi sobie z koniecznym. No, niestety, nie poradził sobie. Była całkiem spora różnica między tymi zawodnikami. No ale konieczne jest dzisiaj nie do pokonania. Zekret zbiera same dwójki w tych zawodach. Tak więc, no całkiem dobry, supportujący zawodnik. Myślę, że to jest mocny zawodnik, który będzie wspierał kolegę jadącego w parze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać jego stanowisko w naszym klubie lub w innym za, za te parę lat. Niestety, Bartoch miałby dobry występ, gdyby nie te defekty. O, nie, o Krakowiaku nie mamy pojęcia, jakby występ, wystąpił, ale jeden trójkę na swoją korzyść przywiózł. Romański z Zawalnickim. E, mieli wystartować niestety Romański z taśmą. E, no i Zawalnicki sam zdobywając trzy punkty. No i Grzesiak z szalonką. Grzesiak oczywiście szalonkę pokona. No i zwycięsko, zwycięsko z tych zawodów wychodzi. E, Kasper konieczny, który z kompletem punktów drugich Pincenty Grzesiak. lub luboński, co dziwne tutaj jeszcze się pojawia, jeszcze wyżej niż e, Piotr Zekrys, który zdobywał same dwójki. To, może jednak ten. Hieronim, o dziwny wydaje, bardzo przed, przed chwilę z siebie. Hieronim Luboński e, okazuje się faktycznie jeszcze lepszym zawodnikiem, przynajmniej w tych zawodach, niż e, Piotr Zekryst. tym no, Barto, który podefektował tutaj mocno, Sebastian Romański, który również ma problemy z motocyklem. Szalonka, który, jeden z tych zawodników, na których nie stawiamy. No i Norbert Krakowek na końcu, zawodnik, który jeździ bez motocykla. E, Tutaj jeszcze kolejne zawody. Tu, turniej kadry juniorów. Aha, to to są indywidualne zawody i będą się one odbywać w łodzi. Zobaczmy, czy tutaj szalonka troszeczkę bardziej popunktuje. No, Grzesiak gorzej, ale już szalonka dwa punkty. Grzesiak już niestety go dogonił, tak więc nie ma się z czego cieszyć. No, Bartoch dwa defekty, pięć punktów. a no, i też końcą. I wszyscy zawodnicy bardzo, bardzo nisk w tabeli. No a my czekamy. O, nice cup jeszcze. Tutaj nasi zawodnicy będą startować. Może zawodnicki będzie sobie tutaj nieźle radził. No, niestety dwa punkty defektem trzy punkty. No też bardzo kiepsko nasi zawodnicy poza pierwszą dziesiątką w ogóle gdzieś daleko. E, zazwyczaj zajmują ostatnie miejsca. E, no i co? Trzynasta runda zasadnicza od nowych Mistrzostw Polski przed nami, ale to już niestety, albo stety, stety niestety niestety, Zostawimy to na następny odcinek. Ja się będę z Wami żegnał. Eee, zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół z komentarzem, jeżeli coś się nie podobało, jest coś do naprawy, albo powinniście zmienić prowadzącego tą serię. Eee, zostawiajcie też komentarze z poradami, chętnie sobie to poczytam. Eee, w razie pytań oczywiście w komentarzach też zapraszam do zadawania takich pytań, bo wydaje mi się, że zdarzały się też takie eee, pytania, na które mam nadzieję, że jestem na bieżąco z odpowiadaniem. No i cóż, trzymajmy mocno kciuki za to, chociaż chyba w połowie wszystkich odcinków tej serii tak to wyglądało, że my się, musieliśmy trzymać kciuki za hektora Skoczka, ale teraz jest ten moment przełamania, miejmy nadzieję, że już teraz finanse zaczną się odbudowywać, że zespół będzie tylko mocniejszy i że w końcu przyjadą nowe motocykle dla zespołu, bo to jest też nam potrzebne. Tak więc do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku. Cześć!